przy ciągu tych 9 turniejów. No i dopiero ten 10 we Włoszech rzeczywiście okazał się bardzo sympatyczny dla niego, dla wszystkich kibiców z Polski, bo warto rzeczywiście tak pożegnać się z podniesioną głową i żeby kiedyś ktoś nie powiedział, no i po co ten Walasek był w tym Grand Prix, kiedy nawet nie wszedł ani razu do półfinału. On już jest w półfinale i jak dobrze pójdzie, to pojedzie do finału. Ale zobaczymy kto. Zobaczymy, czy Tomasz Golob, ten wybór pierwszego pola startowego, bo przypomnijmy sobie, że Hans Andersen, który losował jako pierwszy, drugim wybrał czwarte pole. Kto miał rację? Czy Golob, czy Andersen? A więc Golob, Walasek, Holta i Harris. Taśma w górę. Wyszli, poszli, idą ładnie. Pierwszy łuk. Golob, Walasek, Holta i stawkę zamyka Anglik. A więc Polska, Anglia 3-1. Chociaż teraz zagotowało się tam na wejściu w drugi łuk, bo Harris podjechał Holta, ale to nie ma znaczenia. Golob prowadzi i będzie polski finał, a drugi jest Grzegorz Walasek. No brawo Polacy, brawo polskie orły, aby tak do finału. Na ostatnie miejsce spadł Rune Holta. Te odległości są już tak znaczne, że no teraz tylko kataklizm zabrałby nam dwa miejsca finałowe. Harris jest dobry dzisiaj, Harris jest świetny, ale nie jest tak rewelacyjny jak Golob i Walasek. Chociaż teraz podjeżdża, ale Grek wie co robi. Fantastyczna jazda dwóch naszych biało-czerwonych. Tomasz Golob za chwilę ostatnia, przedostatni wiraż, a później już ostatni i kreska i linia mety. I mamy dwóch zawodników w finale. Absolutnie fantastyczny wieczór we Włoszech. No oczywiście to na razie takie preludium przed finałem, ale z Golob, Tomasz Golob i Grzegorz Walasek. Dwaj biało-czerwoni wjechali do finału. Brawo panowie, kapitalna sprawa. Jak tu za chwilę pewnie powie włoski speaker, fantastico. No więc właśnie, Grzegorz Walasek niestety nie dokończył challenge'u tydzień temu. 8 dni temu w Coventry, tam po tym jak wjechał kołem w prawą nogę Grzegorza Walaska, Kenneth Bier zniszczył sobie tam potwornie przednie koło w motocyklu. Na Grzegorz Walasek pojechał jeszcze w powtórce tego wyścigu, ale później usiadł i stwierdził, że on już dzisiaj w tych zawodach na motocykl nie będzie wsiadał, bo ból w nodze jest duży. Mówił przed zawodami, że ciągle odczuwa ten ból w prawej stopie. Dziwne również jakieś miał bóle w lewym barku Grzegorz Walasek, ale to wszystko jest nieważne. Kiedy zakłada kask, myślę, że zapomina o tym bólu. No i w końcu ta trzynastka odczarowana, jest Grzegorz Walasek, miał być półfinał, jest finał. Myślę, że z Grześka będziemy jeszcze dzisiaj dumni, podobnie jak z Tomasza Goloba, który robi tutaj, stracił jak na razie tylko jedno oczko na dystansie tych dzisiejszych zawodów. Wspaniale jedzie Tomasz Golob. Naprawdę ręce składały się same do oklasków, kiedy koncertowo rozegrali pierwszy wiraż, zeszli tam w ten wiraż idealnie, jadąc z wewnętrznych pól. Na zły na siebie teraz Rune Holta. Ciekawa jaka będzie odpowiedź Emila Sajfudinowa w drugim półfinale, a już za chwilę Johnson właśnie rozpoczął.